Witajcie, z tej strony znowu Starkey. Gramy w Sekiro, nie będę dużo gadał, po prostu lecimy. Trzeba dokończyć to, co zaczęliśmy wczoraj. W sumie, dobra, wczoraj, trochę dziwne. Nawet na mnie dziwne, że wczoraj, skoro pomiędzy tym odcinkiem, który nagrywam w tym momencie, a ostatnim minęło 3 dni, więc... Dobra. Dobra. Dobra, póki mam jeszcze tą moc, to trzeba to wykorzystać. No i niestety, zlazła. Ale tak czy jak mam to, co chciałem najbardziej. Czyli... odzyskaną żywotność. No i teraz więcej stracę niż odzyskam na walce z nim. Jasne. Dobra. Ale nie to jest moim celem na dzisiaj. Tylko... no zemsta na tym tutaj gościu, więc inaczej mówiąc, eliminacja tych wszystkich piesów, które tam nagle przybiegają zawsze, jak z nim walczę. Łatwiej oczywiście by było, gdybym wiedział, gdzie one się znajdują, ale... nie no, słychać je! Dobra. Na spokojnie, wyeliminujemy wszystkie, będzie dobrze. Tak czy jak trzeba było, trzeba byłoby to zrobić, bo są tu przedmioty. A ja przedmiotom nie odmawiam. To jest język uniwersalny w każdej grze, który jest w stanie mnie przekonać do różnych działań. Ale dobra, dwa balony duszy mi było. A nie, co mienia mi było. Myślałem, że duszy. Okej. Okay. Tu jest... on. No już wykryło. Ale ja nie dziękuję. Nie chcę się nim zająć. Dobra. Skończyło się o wiele gorzej niż to planowałem, ale przynajmniej już wiem, gdzie one są. Okej, dobra. W takim też wypadku jedyne rozwiązanie mojego problemu to będzie ostatnio użyty posążek i lecimy jeszcze raz. Teraz już, jak mówiłem, przynajmniej wiem, gdzie są. Więc może uda się je wyeliminować shurikenem, zanim nie zauważą. Okej. Sam oponent jest... tam, okej. Nie wiem, czy stąd jest jakieś dobre dojście. Znaczy, co się będę męczył? Tutaj będzie dużo lepiej, dobra. Dzisiejszy odcinek, tak samo jak ten ostatni, postaram się, żeby był w miarę długi, ale może nie aż tak długi. Bo, uwierzcie, 2 godziny bez sprzętu, spowodowane tym, że czeka się na renderowanie odcinka, nie jest niczym przyjemnym, więc... chciałbym tego po prostu jak najbardziej unikać, ale nie uda się, to trudno się mówi. Jakoś przeżyję. Dobra. Teraz tutaj. Tarcie z piłkarzem. Zresztą wiem, że to nie piłka, tylko jakaś bomba, ale... piłkarz, tak czy jak. Dobra, złom adamantowy, super. I teraz po cichu eliminujemy strzelców. To raczej strzelce. Bo ten drugi jest zrobiony stricte pod walkę. Dobra. Dobra, pod walkę bezpośrednią.
Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Względem ostatniego odcinka powiem szczerze, trochę przyciszyłem, bo ostatnio było za głośno. Ale tylko delikatnie, więc... Tam... Dobra, może nie aż tak delikatnie. Pół decybela po prostu wam ucięłem. Dodatkowe na tym... Już na rezultacie końcowym. Tym razem... Chociaż rozumiecie, przez program. Nie przez bezpośrednio grę. Dobra. Boss już mnie zauważył. Chociaż to nie jest wielki problem, że mnie widział. Jeśli dobrze to rozegram, to może uda mi się psy wyeliminować. Bez zaangażowania go zbytniego. Dobra. Tutaj. I gdzieś właśnie tu zaraz powinny być te wredne psiska. Też bardziej tu chyba nawet. No dobra, tak czy siak... Muszę je znaleźć. I wyeliminować. Zanim jeszcze się skupię na tym. O, dobra, są. Super. Teraz tylko wrócić na wyższą pozycję, o ile to jest możliwe. I mogę zająć się starciem z tym tamtym gościem. W sumie dalej nie wiem, jak to... Jak ten ktoś, czy tam to coś, trudno powiedzieć, czy to jest ktoś, czy coś. No ogólnie jak ten opon się nazywa. Ale shurikeny przyznaję, przyjemna rzecz. Szkoda tylko, że prawie zawsze o nich zapominam. Jeszcze sakwa. I pewnie... Chciałem powiedzieć, pewnie kolejna lekka sakwa. A tutaj proszę, jaka miła niespodzianka. Tym razem już porządniejsza gotówka. Irytujących zwierzątek nie ma, więc teraz chyba mogę już... przynajmniej próbować stąd uciec. Dobra. Oczywiście. Musiał znaleźć ten jeden, jedyny, który mnie zauważy i trafi. No cóż. W takim wypadku oznacza to granulkę mniej na starcie z nim. Chociaż teraz, kiedy już jestem przygotowany perfekcyjnie, bo nie ma tych psów, które mnie wkurzały, może dam radę nawet i bez tego. Bo niech reszta tych tam, tych gości się uspokoi. A, tam jest posążek niedaleko. Albo podsłuchiwanie. Dobra, ale mniejsza o to, co tam jest, a czego tam nie ma. Muszę się przygotować. Jezusie, nie! Mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich, bo telefon mi zadzwonił. Jeśli będzie copyright strike, to niestety... nic ważnego na szczęście. Więc dobra, rzucamy konfetti. Jeszcze na wszelki wypadek wyciszam telefon. I lecimy. Dobra. Wojownik Shinman, czy jakoś tak, dobra. Połowa walki za mną. Dobra, lecimy dalej. I promień. Dobra.
teraz wypuszcza we mnie pełno tych rzeczy. Oczywiście musimy kolejny promień, ale to mu nic nie da. Konfetti się skończyło. Ach, to ja. Ja konfetti nie mam. Okej. Może dlatego to tak wygląda. Wiem, że mogą do paska je dodać, ale tak jest dla mnie bezpieczniej. No. Nie za szybko trochę. To przerażenie. Tak. Dobra. Szybko trzeba środka uspokajającego wezmąć. No nie. No nie. Nie. Dobra. Jeszcze jedna próba. Nie uda się, to... Po prostu, jeśli się nie uda się, to... Co ja będę wiedział, bo po prostu go pominę na obecny moment. Wiecie co, tak jak mówiłem o tym telefonie, chyba prawdopodobnie wyciszę dźwięk na parę sekund tam, jak będę renderował odcinka i spróbuję po prostu nie dopuścić tego, żeby ten dźwięk wydostał się z mojego... no, do odcinka, rozumiecie? Dobra, nie, już czuję, że teraz on mnie jeszcze unicestwi. Dobra. Ta walka nie będzie prosta. Tym razem najpierw jego wyeliminuję, bo on jest trochę jednak w końcu będzie był. No, jeszcze psie. Tak, jeszcze pies mnie dobije. A powiecie co, nie. Ja tego wojownika pokonam. Już samemu sobie. Kiedyś. Idziemy dalej, po prostu idę. Nie okłamując nikogo i nie ściemniając, nie wymyślając, w stronę karpia. Mówiłem, że wiem o karpiu, chyba. Jeśli nie mówiłem, to teraz mówię. No i po prostu idziemy w jego stronę. A to wszystko, no... Po prostu będzie dla mnie lepiej zrobić na spokojnie kiedy indziej. Chociaż co by nie było, kiedy indziej nie oznacza później. Postaram się jak najszybciej to zrobić. Ale nie teraz. Dobra. Więc tutaj i teraz tak. Jeśli dobrze rozumiem, to teraz mam dostęp do wielkich skrótów. Bo nie ma tego jednego, który przeszkadzał mi we wszystkim przez atakowanie mnie elektrycznością. Dobra, więc do wody. I miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie nigdzie w stronę tamtych... No. Ja chyba widziałem już wielkiego karpia. Czyli zwykłe karpie też tu są. Super. Może uda się je złapać. Nawet fajnie byłoby złapać te zwykłe karpie. Dobra. Mamy kolejną łuskę. Zawsze w sumie nawet nie wiem, na co mi ich więcej, jak wykupiłem już wszystko, co istnieje. Ale... Mniejsza o to. Może jest jakiś achievement z zbieranie łusek. Też powiem, że nie wiem. Dobra, kolejne karpie są, więc... Wglony i przeczekać, aż będą w dogodnej pozycji.
Nie, no, proste karpie są chyba nawet bardziej irytujące niż po prostu wyzwaniem. Ale nie zmieni to faktu, że chcę uzbierać jak najwięcej tych rybich łusek. O, mówię, podejrzewam, że może być za to jakiś achievement. Dobra, mam kolejnego. Teraz tamten musi tylko zniknąć i zaraz jego też złapiemy. Jak w ogóle ile mam tych łusek nagromadzonych u siebie? One są w tej kategorii, czy... 4 łuski, no nieźle. Dobra. Dobra, jest ryba. Jest tylko poczekać na godny moment i złapać ją. Dobra, ledwo, ale się udało. Okej, to dobra. Lecimy dalej zwiedzać. Będzie się okaże, że jestem przy tym brzegu. Trochę to niepokojące, bo wszystko sugeruje, jakbym miał iść obok bezgłowego. Nie będę udawał, że jestem z tego powodu zadowolony, zachwycony czy coś, gdyż nie, chociaż... Jest to jeszcze jakaś inna trasa, więc... A. Jest i karp. Z różnych opowieści słyszałem, że jest ponoć... Jak najłatwiej to określić. Jako bossa, bo będzie się z nim walczył jako z bossem, nie ma szans go pokonać. W normalnej bitwie. Te. Dokładnie o tym mówiłem. Nie, nawet nie wiem, jak mam sobie z nim poradzić. A, dobra, do tego budynku. Chyba trzeba być ostrożniejszym, żeby ten karp mnie nie widział. A więc już teraz mam z nim do czynienia. Okej. Wyzwanie to będzie spore. Ale szczerze się nie przejmuję tym jakoś szczególnie. Poza tym, że to może być wyzwanie jakieś tam, co... Tak szczerze, nic na tym nie tracę. Gotówkę i doświadczenie mogę łatwo nazbierać tutaj. Smoczej krwi chyba jeszcze trochę mam. Na pewności... A nie, tylko jedno, dobra. To jednak... No, ze smoczą krwią trochę gorzej, ale... Nie jest to wielki problem. I teraz tak, gdzie było to? Okej, czyli tutaj jest miejsce z karpiem. Czyli sposób na przejście tego jest następujący. Siedzieć w ukryciu... I wychodzi tylko wtedy, kiedy karpia nie ma, dobra. Nie jest to może najlepszy moment na YouTube, a nie, ale... No muszę to przejść. Trochę jak z wężem, w sumie. Tak, wąż był podobnym problemem. No nie. Co jak? Jeśli pytam. Dobra. Na szczęście jest tak chwila przerwy potem, jak on ten atak zrobi. W tym różnicy nie ma, czy ja teraz... Jak ja do tego podejdę, bo w sumie i tak, czy jak on mnie może wychwycić tak po prostu. Dobra, niżej, szybciej, szybciej. Wilk, płyń, płyń. Czego by nie mówić? Ten karp naprawdę może być większym wyzwaniem niż większość bossów. Co z nim zrobić? Mnie nie pytajcie. Ja wiem, że on istnieje.
I wiem w sumie też, że ponoć lepiej nawet zwykłą przynęt, tamtą tą wyjątkową, którą dostałem od tego tamtego, no. No tego, wiecie, człowieka dzbanka. Czemu? Nie wiem. Ale wszyscy mówili, że jeśli chcę dać mu też tamtą przynętę, najpierw muszę oddać zwykłą. Powiedz mi, nie, nie. Dobra. Zagrożenie chyba wyeliminowane. Mówię chyba, bo oczywiście pewnie nie jestem. O. Mamy skróta. Dobra. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale nie mnie oceniać. Wkurzysz? Dobra, już się znowu plączę. Ale wkurzy się, jeśli okazało się, że na marne się męczyłem z tym karpiem. Bo jest tu jakaś ścieżka dodatkowa. O. Dobra, jednak nie będę już wkurzony. A za nasion tykwy to zawsze. Jest w sumie to cenna rzecz, w szczególności, że jest achievement za maksymalne ulepszenie tej tykwy. Dobra. No to idziemy. Ciekawe, co tam na mnie czeka. Okej. Dobra, wrogowie posiadający błyskawice. No, nie chciał mi zaatakować. Użyłem błyskawic. No, wy to widzicie? Czy wy to widzicie? I jak ja to mam przejść? Jak tu jest tylko 5000 tych odbłyskawic i nic więcej. Może ja naprawdę nie potrafię. A wiecie co, w sumie mam plan. Po prostu przeszarżuję. Chociaż... A. Oni się nie odradzają. Można z nią porozmawiać. Ej, to nie jest staruszka, którą spotkaliśmy wcześniej? Chyba to samo. Jestem umarła. Dobra, a zanim pójdziemy tam znowu, to ja idę tutaj, bo widzę przedmiot. A mówiłem, przedmiot mnie zawsze potrafi skusić do zwiedzania. No i teraz balon duszy w końcu. Tak jak ostatnio myślałem. Tylko, że tam to było jakieś inne w ogóle. Białe wersje tych jaszczurek, które były już kiedyś. Te nie zatruwałem, tylko biłem jakąś mgłą. Dobra. Dobra, wilkę, uchwytaj się. Ciekawe... Nie no, pewnie można iść normalną trasą. Pseudo normalną, rzecz jasna. Tutaj znowu błyskawice. Nadstraszenie. Ale tym razem ja nie będę się skupiał na nich. Dobra, posążek odblokowany, zjednoczono, hura. To teraz mogę już biec coraz wyżej. Dobra, nawet nie wiem, co by to miało być, ale modlimy się.
I coś się dzieje. Dobra. W sumie nawet nie wiem, co o tym myśleć, ale... Wow. Czy jednak to nie była ścieżka poboczna? Super, znowu rzuciło nas w jakąś nicość. Nie powiem, do jakiegoś dziwnego pokoju z małpami kiedyś. Teraz dosłownie w nicość. O. A jednak nie jest to jakaś taka nicość. Łocie, co to jest? O, kwiatek. O. Takie dziwne coś wyszło. Normalnie tak piękne, jak forma smoka w Dark Souls 3. Aha. Czyli to ma być starcie na zasadzie 5000 wrogów, ubij ich wszystkich. A! Plus jeszcze jakieś dziwne korzonki, które chcą mnie zabić bez powodu. Chociaż... dobra. Bitwa kolektywowa! Okej, dobra. Czyli jak plują, to oznacza już tylko tyle, że zaraz tam korzeń powstanie. A nie, plucie oznacza truciznę, dobra. Ale przyznaję, ostrze śmiertelności nawet w swojej podstawowej wersji, jak nie mam tych wszystkich symboli, chociażby jest znacznie mniej, jest bardzo fajnym sposobem na pozbywanie się ich. To też pokazuje pseudorangę tego wszystkiego. Oha. Teraz wzywałem jeszcze coś takiego, co nie wiem do czego służy. Nie wiem, może to są jakby duchy poległych? Uff. Ale czegoś takiego myślałem, że mnie wziął, nie spodziewał się. Nie jest to szczególnie wymagające starcie. Ale... fajny przerywnik taki, można powiedzieć. W sumie na część przerywnikiem tego nazwać nie umiem. Dobra, chlej. Chlej, panie wilk. Te, jak nic, po prostu to są wzywane w formie jakichś pseudozombiaków, te upadły już. Okej, dobra. Pokonałem i widziałem, że jakiś pasek się dopełnił, więc... Jezuśku, nie. Jakoś kolejny boss fight. To jest... Jeszcze z... Dobra, nie. Chciałem powiedzieć, że jeszcze z drzewem to się nie walczyło w niczym od tego. Od From Software, ale... No, przypomniałem sobie, że był drzewiec. I w sumie łoże chaos. Okej, dobra. Ta gra się robi naprawdę interesująca i dziwna. Tylko dalej nie tłumaczy mi to, gdzie karmić karpia. Wiem, że się go karmi, ale dalej nie powiedzieli mi gdzie. Aha. Teraz z drzewa powstało coś takiego. No super. Tylko jak w ogóle się mierzyć z... Aha. Aha, łocie. Ej, to fajne jest. Aha, tylko muszę unikać jego ciosów przy okazji, które są... Okej, okay, dobra. Hop. Hop. Błyskawica i w smoka. A, tylko jeszcze tą błyskawicą trzeba trafić, okej. Okay, myślałem, że to jest trochę bardziej przystępne, ale jednak... Niekoniecznie.
Ale... Już ma już plus za pomysł. Dobra. Widzę, gdzie jest błyskawica. Więc wiem... Gdzie muszę... trafić. Fajne. Mówiąc szczerze, podoba mi się bardzo, ale czegoś takiego, żebym się nie spodziewał. Najfajniej. Nie, jak nic, to dla mnie będzie to najfajniejsze starcie z bossem ze wszystkich. I to mówię pod kątem pomysłu i fajności, nie pod kątem ogólnym. Może kiedyś coś przebije to, ale wow. Dobra. Nie wiem, co się dzieje, ale ostatecznie starcie będzie wyglądało inaczej. Super. Czyli że ja mam do niego dobiec, czy co? Tak, chyba to o tym chodzi. Ja muszę dobiec do niego i osobiście go dobić. Tak, na to wszystko wygląda. Chyba, że tylko tym można go zranić. Dobra, nie wiem. A może trzeba po prostu... wróciły! Okej. Nawet nie zauważyłem, że to wróciło. Aha. Czyli ja tu muszę... Najpierw przetrwać jego wszystkie wymysły, a potem wskoczyć tam i... Okej. No i teraz przegram. Tak blisko celu, dobra. Nie, to przez moją nieuwagę. Dobra. Trzeba będzie jeszcze raz, to spróbujemy jeszcze raz. Podoba mi się. Naprawdę dobrze zaplanowane, przemyślane. Mówiąc wprost, nie mam do czego się przyczepić. Co jak na mnie jest naprawdę... komplementem, dobra. Była scenka. A, czyli od początku. Dobra. Nawet nie będę się już przejmował używaniem ostrza, tylko po prostu... Będę szybko pojedyncze sztuki eliminować i będzie dobrze. Nie, no dobra. Może nie drzewa, ale czy nie tamto, tylko. O, to się bardziej przyda. Dobra. Pastylka. I szybko trochę tego. Dobra, odtrutka. W proszku, rzecz jasna. Nie wiem do końca, jak by to miało działać, tak szczerze. Ale niech będzie, że odtrutka w proszku. Dobra. Nie do końca wiem dalej, jak działają te korzenie. Jak przewidzieć, gdzie one będą, kiedy i jak. Ale nie jest to powód do narzekania. Ani niczego takiego, jakichś większych problemów. Ale okej, mam wniosek już na przyszłość. Sekiro nie ma oddzielnych walk z bossami. Inaczej mówiąc, jeśli chcę walczyć z jakimś bossem, muszę go pokonać w całości, wszystkie fazy i w sumie nie tyle co fazy, co wszystkich bossów, którzy normalnie występowali pod rząd. Bo nie ma czegoś takiego jak Terrifaugowa, że jeden boss, potem dopiero przerwa, drugi boss, nie. Polegnie się przy jednej, dajmy na ten ostatnim z 10, gdyby był, no nie wiem, jakiś boss rush. Prawie człowiek, bo srasz. Ha, ha, ha. Nie, ale dobra. 34 minuty już na liczniku. Ale nie, ja tak tego nie zostawię. Odcinek będzie taki długi, aż pokonam smoka. Dobra, jeszcze kilka drzew zostało.
tych niezwiędniętych drzew, dobra. Dobra. Ogarnąłem, że działa to wszystko. Dobra. A, jeszcze jeden. No fajnie. Mam, dobra, mam odpowiednią technikę, żeby się pozbywać tego wszystkiego, więc... Dobra. Pomijamy. A jak ze smokiem walczyć, to ja już wiem. I tym razem obiecuję, że nie zawiodę. Dobra. Widzę pioruna. Dobra, pastylka. Dobra, piorun. Gdzie spada? Daleko. Aha. Czyli, że to jest takie obowiązkowe. Te wszystkie jego ataki, odpychania, dobra. I strzał. Okej, jest. Strzał. Dobra. Nie no, proste, ale... Ale wiecie, nie zawsze musi... Nie zawsze najważniejsze jest wyzwanie. Czy najważniejszy jest nawet pomysł. Dobra. Dobra. I teraz jest ta ostateczna konfrontacja. Ce. Oha, dobra. Padł jakąś furię, ale to dobrze. Jest! Udało się! Pokonam go. Bo jest... Trafiłem w piorun. Okej. W sumie dobra, nawet nie wiem, o co chodziło. Jednak... O no! Dobra, szybko pi. Jednak tu jest jeszcze bardziej skomplikowane niż myślałem. Co jest? Czyli ja muszę to z odległości zrobić? Czy jak? Nie po mieczu. Dobra. Łodzie. Łzę. Mocza łzę. Szczodry dar łez. No i nareszcie mam achievementa. Kolejnego do kolekcji. Wow, to było wspaniałe. Nawet nie wiem, co dalej o tym myśleć. Więc eksploracją, zbieraniem wszystkiego i w ogóle zajmiemy się już w następnych odcinkach. I zamek w Aszynie. Okej. Łzy boskiego smoka i w ogóle. Wiecie co, nie, tyle się dzieje, że... Ja muszę jeszcze zobaczyć, co tu się dzieje, dopiero później ewentualnie będę kontynuował, w sensie zajmę się tym, żeby nie było dźwięków, wrzucam ten odcinek, ale... What happened? Lord Ishin has succumbed to his illness and passed away. I see.
sure you sensed it. The Central Forces have taken this opportunity to attack the castle. And the Dawn, yeah. Here. Klucz do tajnego przejścia. Wiecie co? Coś mi mówi, że możemy zbliżać się do końca. Tak więc... Aha. This key. My lord has escaped the castle through the secret passage? Yes, Master Wolf. The secret passage can be found along the moat in the Ashina Reservoir. Not far from the Moonview Tower. Lord Kuro escaped the castle through that secret passage and should be waiting for you in the Silvergrass field. Understood. The Nightjar have left smoke signals on the roofs under Lord Ishin's orders. The smoke should lead the way to Lord Kuro. Akurat już tam byłem, więc to nie problem, ale... Lord Kuro is the secret passage that left smoke. What about you? For the time being, I will remain... Understood. Dobra. Nie mam nic na tykwy. Dobra. Wiecie co, jest 40 minut, ale... Ja jeszcze... Nie, ja tak łatwo nie odpuszczę. Ulepszamy jeszcze bardziej siłę ataku. Mhm. I na zakończenie jeszcze bym poszedł... W sumie do rzeźbiarza, damy mu sakę, może coś fajnego powie. Dobra. A w sumie jeszcze nie zaglądałem po do niego dawno, co zobaczymy, czy ma coś fajnego na sprzedaż. Ishin Ashina has gone, and the Central Forces have launched one hell of an invasion. The Ashina are likely finished now. Maybe it's time I wrapped up here too. Any more business with me? Zobaczmy. Smacza krew. Chyba ze wszystkiego, co on ma, powiem wam szczerze, jedyne czego potrzebuje, to smocza krew. Na wszelki wypadek. Looks like that damned near immortal samurai has finally gone and died. I tell you, I don't understand what goes on. If you're not gonna die anyways, nice. I'm sure he would. Until next time. Dobra. Lecim. Tylko jeszcze do... Okej, dobra, to już jest naprawdę dziwne. Rzeźbiarza nie ma. O! A to ciekawe. Czyli teraz sam mogę sobie to wszystko wmontowywać. No ale o dziwo dalej muszę sobie płacić. Niestety. Dobra. Ale jak mówiłem, to by było na tyle. I naprawdę coś czuję, że jesteśmy już bliski końca. Tak więc, każdy znawca, proszę napisać, czy jestem gotów już na zakończenie, czy naprawdę się zbliżamy do końca. Jeśli tak, no to jak mówiłem, czy jestem już gotów, a jeśli nie, to rozumiecie, czy jestem już, tak nazwę, znaczy jeśli nie jestem gotów, to co jeszcze powinienem przygotować? A zanim coś, to zauważyłem, że tutaj w końcu coś się pojawiło, więc... widmowy kunai? Ale przecież ono było u tego sklepikarza tam. No wiecie, tam... Zresztą co ja będę gadał? Dobra, już mamy prawie 44 minuty. Hej, dobra, już naprawdę kończę. Hej, hej.